Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek. Ale poszłam tak dziwnie. Ja włączam właśnie komputer. Tutaj mam gazetkę z Kaufa. Wiecie, że ja kocham oglądać się gazetki z Kaufa, więc ogólnie gazetki. Więc zaraz sobie... Zaraz sobie przejrzę, co tam ciekawego jest. Ignaz jest w przedszkolu, przed chwilą dokończyłam tamtego starego vloga, bo chciałam kilka słów dopowiedzieć. Będę go montować. No a rozpoczynamy nowy. Może uda mi się wziąć aparat ze sobą, żeby wam tam pokazać drogę do przedszkola i później z powrotem. Może szafeczkę Ignaz. Ja też nie chcę przy wszystkich nagrywać, bo w szkole no to tak troszeczkę nie halo, ale jak nie załapię jakichś tam innych dzieciaków, no to postaram się to zrobić. Stasiu ogląda sobie bajkę Marta Mówi. Mam nadzieję, że mi się szybko uda zmontować, bo chciałabym jeszcze troszeczkę sobie ogarnąć. I szczerze mówiąc, nic nie mam na obiad, żeby wyjąć. Więc nie wiem, co dzisiaj będziemy dobrego jeść. Tosty na obiad. Nie wiem. Zobaczymy też, byłam w sklepie, jak odprowadziłam Ignasia. Kupiłam mu Kinder Niespodziankę, jeżeli będzie grzeczny w przedszkolu, jeżeli nic tam nie odwali, brzydko mówiąc. Więc Kinder Niespodzianka jest, na jutro mu kupiłam musik do śniadanka. No i zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Bez Ignasia taka trochę cisza, tylko ten telewizor wyje, bo oczywiście baterii nie kupił. No i tak właśnie ostatnio wygląda moje nagrywanie. Jest godzina 17, więc was bardzo, ale to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że się poprawię, ale przez to, że poszedł Ignaś do przedszkola, w ogóle żyje na razie w innym świecie. Jeżeli go odprowadzam, sami spędzamy czas ze Staśkiem, staram się sprzątać, wiecie co, bardziej tak w domu mam więcej czasu, a teraz wyciągnęłam chłopcom kredki Bambino, które kupiłam, które nie były potrzebne po prostu do przedszkola i tutaj sobie malują, uwielbiałam te kredki, one tak przepięknie malują, są po prostu super. Kto miał kredki Bambino, kto używał w przedszkolu nawet, jako chodziło mi o to, że w moim wieku kto używał, chodząc do przedszkola, kredki Bambino. Akurat się dobrze składa, bo mam 8% w aparacie, więc na noc sobie podłączę, a jutro będziemy kontynuować. Dzień dobry, w kolejny dzień. My się szykujemy powolutku do przedszkola. Co chwilę jakieś tutaj wymagania mam od moich chłopców. Czekajcie, czekajcie, bo mi rąk brakuje. Daj. Więc tak, szykujemy się, zrobiłam Ignasiowi śniadanko, proszę Stasiek, trzymaj. Plecaczek zapakowany, już wam pokazuję woreczek. Tutaj ma bidon, wodę, a śniadanko jego wygląda dzisiaj, nie wiem czy tu dobrze widać. Tak, 5 placuszków małych bananowych i winogronko. Wczoraj ładnie zjadł, też mu zrobiłam, więc stwierdziłam, że dzisiaj też, bo ostatnio jak była kanapka, to nie ruszył, no. Więc wiecie co, no placuszki chyba lepiej mu smakują. Dzięki. Poszukaj tej poduszki do spania. Nie ma. Szukaj, szukaj, szybciutko, bo zaraz wychodzimy i się ubieramy. Więc ja idę teraz szykować Ignasiowi ciuchy, bo mu wczoraj nie naszykowałam. I ruszamy. My już na szykowanie, jak widzicie, Ignaś ma taką koszulkę z Hemu z autkami, z Hemu ma dresiki i buciki. Teraz jeszcze pije, a tutaj Stachu też wyszykowany, hej! Więc tak, jest za 10:08, za jakieś 10 minutek sobie na spokojnie wyjdziemy. Dusia! Gdzie idziesz? Dusi. Jedziesz grzeczny? Powiem wam tak. Ja się bardzo cieszę, że już jest piątek i mam nadzieję, że w sobotę sobie trochę pośpię, przynajmniej do 8:30. Wiecie co, po takim czasie drugiego, jak ja siedziałam z dziećmi w domu, niby tak wstawałam, niby troszeczkę później czasami, już ci zakładam, ale tego się tak nie odczuwało, bo nie trzeba było od razu się ubierać, malować, tu chciałam szykować dwójki dzieci, wychodzić na spacer, wracać, sprzątanie od razu. I odczułam takie delikatne zmęczenie, więc Ignaś. Więc bardzo się cieszę, że już dzisiaj jest piąteczek i jutro mamy wolne, jutro mam też wyjście. Jeszcze Dawidowi nie mówiłam, ale zaraz się dowie. Więc nie rób tak, bo ci się śniadanie rozwali. Zakładam Ignasiowi bluzę, bo mi przyniósł i lecimy. O, polizał cię? A ja chciałam powiedzieć, że my wychodzimy tutaj, proszę, proszę, wszystko jest. Więc ruszamy. A która jest godzina?
Godzinę mamy 7:57. Chyba wszystko mamy, tak mi się wydaje. Tak, idziemy drogę, mamy naprawdę blisko, bo jak idę sama ze Stasiem wózkiem, to mamy 8-10 minutek, a z Ignasiem tak z 15, w zależności jak on tam idzie. Poczekaj, kochanie, wiecie co, ja muszę tak, idę i wam tak nagrywam Stacha, bo nic by nie było słychać, bo mi ten wózek zbacza, jednak do prowadzenia jedną ręką absolutnie nie, więc idziemy, tak? Tak. Ojku, za dużo mi się nie naładował aparat, mam 37%. Zobaczcie, Ignaś już jest. Otwieramy jego szafeczkę. Tak? Przebieramy się i idziemy. Ale się zmachałam. Masakra. Bo jeszcze byliśmy w sklepie. Jest 8:42, więc 42 minutki nam zajęło odprowadzenie Ignasia, przebranie go, pójście dalej do sklepu i przyjście do domu. Dobra, idę trochę odsapnąć, idę zrobić sobie kawę, a później sprzątanie. To na prawdziwą panią domu przystało, no odprowadziłam dziecko do przedszkola, to i na zakupki poszłam, no jakby to inaczej mogło być. I co my tu mamy? Same rarytasy. Ziemniaki. Tak jak mówiłam, ziemniaki. Bułka tarta, bo będę robić schaby. Soczek dla Stasinki. Jedna woda, bo nam się pokończyła, ale nie będę nosiła, nie wiem, całej zgrzewki, bo chyba bym... No i tu jest czekolada pana kota, wczoraj... Panna Kotta, wczoraj sobie Ignaś ją wybrał, no jak będzie grzeczny dzisiaj w przedszkolu, nie będzie tam rozrabiał, to dostanie. No i kupiłam również buraczki. I to było na tyle. A, no i te chrupki takie, miałam ochotę, strasznie, zaraz wiem. Okej, ostrość. Okej, ja już w domu mam ogarnięte i za chwileczkę ubieram Stasia. I jeszcze mamy trochę czasu, to jedziemy do mojego taty na cmentarz. Przez ostatnie 2-3 dni nie byłam, bo nie miałam po prostu jak jechać. Więc cieszę się, że teraz mam taką okazję. I mamy 10:51, więc jeszcze do odbioru Ignaś. Jeszcze mamy dużo czasu, bo ja tam w przedszkolu będę na godzinę 14, więc idę zmienić Staśkowi dresy, bo oczywiście już je upaprał od samego rana. Bluzę też po drodze, bo byliśmy w sklepie, to mu coś tam kupiłam. I lecimy, może jeszcze jedziemy do sklepu na jakieś mini zakupki na weekend. Cześć moi kochani, witam was. Hej, hej, mamy już drugi dzień, jest dzisiaj sobota. Jak widzicie, jestem już ubrana i za chwileczkę jadę. Mamy kilka spraw do załatwienia z moją mamą i Zuzią. Chłopcy dostają statusie, tak? On też chce jechać. I ja dzisiaj wieczorkiem mam wychodne, więc super, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. Ale Stachu coś mi w nocy zaczął kasłać i wiecie co, ma też katar, więc mam nadzieję, że to się jakoś nie rozwinie. Wczoraj był w długim rękawku, a było 19 stopni i myślałam, że jest okej, okay. No ja również byłam tak ubrana i było w miarę spoko, ale jak byliśmy tam na cmentarz później, to okazało się, że ma bardzo, bardzo zimne rączki, więc to może wszystko od tego, się rozpoczęło. No, powiem wam, że spodziewałam się, że jak Ignaś pójdzie do przedszkola, to zaczną się jakieś tam choróbska, no ale to jednak Stasiek pierwszy zachorował. Znaczy, nie da się nazwać tego zachorowaniem, tak naprawdę tak kaszelek miał w nocy, teraz w ogóle nie kaszle, no i ma troszeczkę katar, więc takie delikatne przeziębienie. Trzymajcie kciuki, żeby się po prostu to dalej nie rozwinęło. I teraz przypomniało mi się, że nie założyłam jeszcze zegarka, więc lecę. O, czekać, nie chcę wyostrzyć, o. Dzisiaj postanowiłam założyć ten. Ogólnie w oddali słyszycie dźwięki, bo wybieramy dzwonek do domu, jak ma nam dzwonić. Powiem wam, że są naprawdę fajne. Jak będziemy mieli urodziny, to można sobie ustawić, wiecie co, happy birthday. Albo jak są święta, to jakieś tam świąteczne, więc klimacik będzie. Tylko żeby ten dzwonek jakoś dłużej wytrzymał, bo ostatnie dwa nam się pozalewały jak był deszcz, więc trzeba jakoś ochronić je tak naprawdę, jakąś taką budkę zrobić, żeby ten deszcz nie padał, albo taką taką folię jakby ochronną, nie wiem jak wam wytłumaczyć taką. No i mamy już godzinę teraz 17 i zobaczcie, dzisiaj nie wzięłam na miasto aparatu, ale kupiłam sobie takie kwiatuszki, to są dwa osobne, jakby takie gałązki i kupiłam w Mrówce, słuchajcie, cena była rewelacyjna i tak słuchajcie, słuchajcie, za 6,99 jeden, więc dwa za Boże, 6,97 za 14 zł. I tutaj do tego taki kupiłam fajny alawazonik, może też być to świecznik.
i on był w Isku przeceniony z 20 na 6 zł. No i jutro mam imieninki, dostałam od mamy świeczuszkę pachnącą różą, jest przepiękna i tutaj fajnie teraz wygląda z tym, z tymi kwiatkami. Ja właśnie umyłam sobie głowę, no bo tak jak mówiłam, dzisiaj wychodzę. Na razie głowa, wszystko sobie zrobię, zaraz maseczkę, później pójdę jeszcze się szybko wykąpać. Ale głowę już będę miała po prostu umytą, no tak mi będzie wygodniej, tak to przed całą imprezą wskoczę, wiecie co, raz i będę gotowa. Więc dobra, pójdę tam i wam pokażę resztę mojego prezentu imieninowego. Okej, usiadłam, zobaczcie, zostałam w takiej przepięknej torebuni, no jest przesłodka. I dostałam tutaj maseczkę granat, maska rewitalizująca, jejku, nie mogłam się wypowiedzieć. I tu mamy aloesową, jest to kojąca, za chwileczkę którąś z nich sobie zrobię, wiadomo, jak to przed imprezką. Uwaga, uwaga, dostałam z My Secret cienia, tak bardzo chciałam mieć kolor pomarańczowy, zaraz wam pokażę jaki sztosik, jest fajnie napigmentowany, bo Zuzia mi pokazywała już, miała na ręce, bo sobie też kupiła. Oj, dobra, no widzicie, wygląda on tak, no cudowny i te pozostałe też fajne, takie smoki ekstra. I czekajcie, opa, i dostałam pomadkę z Maybelline, mam ją teraz na ustach i na imprezę również sobie nią pomaluję usta. Fajnie, już wiem, jakiś czas pomalowałam, jest długotrwała, zobaczmy jak na imprezce będzie się sprawdzała, więc tak, to są moje prezenty, prezent imieninowy. I co miałam jeszcze powiedzieć? Aha, no ja idę teraz zmywać makijaż, który mam z całego dnia, zrobię sobie maseczkę i tak jak mówiłam, później prysznic. Pani, witam w niedzielę, ja się dopiero odzywam teraz do was, a jest jakaś godzina 14, może po 13, właśnie smażę schabiki. Będą schabiki chyba z ananasem, do tego ziemniaczki, więc działamy teraz w kuchni. Powiem wam, że Stasiek mi się przeziębił, nie wiem czy wcześniej mówiłam, że ma katar i kaszel. Ignaś też zaczął kasłać mi w nocy trochę. I ja wczoraj również byłam, miałam wychodne, byłam z moimi dziewczynami. I ja również czuję, że mnie coś chyba bije, że delikatnie tak gardło, w ogóle czuję się taka osłabiona, ale też może, że wróciłam trochę późno i nie jestem wyspana. Więc może być i tak, dobra. Na razie się rozłączam, robię obiad, zobaczcie co moi chłopcy rozrabiają. Dzisiaj ogólnie chodzę nieumalowana, może mam tak delikatnie rzęsy. Przed chwileczką mieliśmy gości, przyjechali Dawida rodzice z bratem, bo mam dzisiaj imieniny. I zobaczcie jakiego dostałam przepięknego kwiatka. Wygląda on tak i jest sztuczny, a na pierwszy rzut oka no nie widać, więc przepiękny mi się marzył właśnie taki większy kwiat. A bałam się kupić tego z Ikei żywego, że chłopcy mi, wiecie co, wszystko poobrywają, no tak to jest. A tutaj plus, że nie trzeba podlewać, wygląda fajnie i nie oberwą mi tych liści, mam nadzieję, bo no, oni wszystko potrafią, więc i to by zrobili. Kochani, u nas już jest późniejsza godzina, Ignaś właśnie zasnął, jutro nie idzie do przedszkola, nie wiem jak będzie pojutrze, zobaczymy. Prawdopodobnie jutro właśnie idziemy do tego lekarza, zobaczymy, bo teraz trochę gorzej się poczuł, ten katar zaczął mu mocniej lecieć, więc zasnął sobie, teraz odpoczywa, wysmarowałam mu tu klatkę piersiową, tym Wix, chyba tak, Staśkowi też, a Stasiek troszeczkę odzyskał siły, on też miał drzemkę, więc może też troszeczkę inaczej, ale powiem wam, że ja też mam ochotę już iść się położyć, bo to gardło mnie nadal boli, zaraz sobie psiknę takim lekiem chłopaków i mam nadzieję, że troszeczkę pomoże, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wysyłam mnóstwo buziaków, trzymajcie się.